wojska niemieckie przekroczyły granice północ, zachód i południe. Wam powierzono odcinek, na którym stoicie. Strzelajcie, oszczędzając amunicji, bo za wami stoi cały naród. Naszą przygodę z lokalną historią w Zespole Szkół imienia Kajetana Hrabio-Okickiego w Sobieszynie rozpoczęliśmy od pierwszego rajdu śladami ostatniej bitwy generała Kleberga. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o historii Franciszka Skrzypczyka, bohatera walk pod Mławą i Wolugłowską, równolatka niepodległości. W tamtym momencie nie wiedzieliśmy jeszcze, że będziemy mu towarzyszyć w ważnych dla niego uroczystościach. Nasi starsi koledzy uczestniczyli w uroczystościach związanych z setnymi urodzinami pana Franciszka oraz odsłonięciu głazu upamiętniającego Połowiaków. Nam natomiast udało się towarzyszyć podczas uroczystości promocji oficerskiej, która odbyła się 23 czerwca 2021 roku w Woli Głowskiej. Podczas spotkań z panem Franciszkiem mieliśmy okazję poznać prawnuka generała Kleberga, generała brygady Michała Rodę. Stał się on dla nas źródłem historii i strażnikiem pamięci o tych, dzięki którym jeszcze Polska nie zginęła. W 2022 roku drużyna naszych kadetów wzięła udział w uroczystym pogrzebie. Panie Franciszku, panie poruczniku, w naszych sercach zbudował Pan pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Społeczność Zespołu Szkół w Sobieszynie pełni honorową wartę przy Pana grobie. Byliśmy z Panem za życia, pamiętamy o Panu po śmierci. Non omnis moriar. Nie wszyscy umrę. Cieszę się, że i dzięki Wam to dzieło żołnierzy samodzielnej grupy operacyjnej, takich żołnierzy jak porucznik Skrzypczyk, jak Franciszek, fenomenalny człowiek, który całe swoje życie poświęcił temu, żeby pokazywać, co jest ważne i o co warto walczyć. Że wy to dzieło kontynuujecie i pokazujecie i rozsławiacie te wspaniałe, naprawdę fenomenalne wartości, którymi żyli. Dzięki za wasze zaangażowanie w ten projekt i za waszą robotę. Pozdrawiam serdecznie.